Dzień dobry, witam Państwa w kolejnym odcinku programu Kafe Tarnów. W piątek, piątunio, ale niczym będziemy tutaj na luzie i o luźnych tematach rozmawiać. Polityka państwa i moim gościem jest współprzewodniczący Tarnowskiej Lewicy, pan Jacek Jabłoński, wiceszef Małopolskiej Lewicy. Dzień dobry. Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu. Panie przewodniczący, prędzej w Tarnowie zostanie usunięty pomnik papieża niż Lecha Kaczyńskiego? Z tego, co się orientuję, to oba stoją na prywatnych terenach, więc przypuszczam, że to takie proste nie będzie. No ale tak odpowiadając na pana pytanie, no to przypuszczam, że pomnik Lecha Kaczyńskiego może nie tyle no, zostanie zburzony, co pewnie przeniesiony. Myślę, że tego bym się wcześniej spodziewał. Ta imba, która się rozpętała wokół osoby papieża Jana Pawła II, tak naprawdę wydawałoby się, że miałaby służyć politycznie wam, czy generalnie centrolewicowym środowiskom, ale wydaje mi się, z perspektywy czasu, że ona bardziej służy jednak prawicy, która konsoliduje swoje szeregi. No to wszystko zależy, pod jakim kątem spojrzymy. Ja na to patrzę bardziej pod kątem pewnych standardów, które w polskim społeczeństwie są i które powinny być. Ja uważam, że powinniśmy łamać pewne lody, które polegają na tym, że chronimy pewne osoby przed osądem historii, że traktujemy je jako nienaruszalne, że traktujemy, że o pewnych osobach nie wolno nic powiedzieć źle, bo się wszyscy oburzają, ponieważ to im trochę narusza ich strefę komfortu czy interesy polityczne. Ja uważam, że to, co się w tej chwili dzieje wokół postaci Jana Pawła II, to jest bardzo pozytywna rzecz, dlatego że poddajemy ją osądowi faktów, historii, dyskusji, tak jak każda postać powinna być osądzana. I myślę, że to tylko dobrze dla naszego społeczeństwa. I uważam, że chyba nie ma w tej chwili wątpliwości, że Karol Wojtyła wiedział o tym, że były przypadki pedofilii, molestowania i że nie reagował. I myślę, że to trzeba jasno powiedzieć. Z pewnymi faktami pewnie trudno się będzie oswoić pewnym osobom, ale lepiej to oswajać niż wypierać. Druga strona mówi, że wiedział i reagował, no ale z drugiej strony pojawia się taki problem, czy możemy współczesne postrzeganie rzeczywistości przekładać na lata 50., 60., 70. I pewnie ten argument do mnie trochę przemawia, bo możemy oczywiście zaraz rozliczać marszałka Piłsudskiego, odzierać go z tej chwały jako ojca polskiej niepodległości, bo był niemalże dyktatorem. Mieszko I, domyślam się, że wyżył w pień niepokornych mieszkańców dawnych terenów Rzeczpospolitej, żeby właśnie poszerzać krąg państwa polskiego. No jakbyśmy tak odnosili do poszczególnych osób z historii, no to niewiele tych autorytetów, tych polskich bohaterów by się ostało. Panie redaktorze, się trochę uśmiecham, jak słyszę, że prawica odnosi się do argumentu relatywizmu moralnego. I ja się, bo nam zarzucano relatywizm moralny bardzo często, dopóki to było w interesie prawicy. Ja się troszkę zgadzam z tym argumentem, że rzeczywiście jest wiele postaci, które no gdybyśmy je oceniali według dzisiejszych standardów, no to dzisiaj by się nie ostały, łącznie z Abrahamem Lincolnem na przykład, który no, z dzisiejszej perspektywy miał bardzo rasistowskie wypowiedzi, ale wtedy było to przyjmowane. Natomiast jeśli chodzi o krzywdzenie dzieci, to ja się z tym nie zgadzam. Bo tutaj te osoby, które rzeczywiście, te postaci, które się do tego przyczyniały, czy które tolerowały takie systemowe chronienie przestępców kosztem dzieci, ja tutaj jestem bezkompromisowy i uważam, że w tej akurat dziedzinie, jeżeli te zarzuty się potwierdzą, to kto by to nie był, powinien te pomniki tracić. My tutaj w tej rozmowie nie ani osiągniemy kompromisu, ani nie ustalimy wspólnego stanowiska z racji tego, że nie jesteśmy ani historykami, ani nie bazujemy na dokumentach. Możemy tylko komentować i oceniać otaczającą nas rzeczywistość. Ostatnio głośno było w Tarnowie o zbiórce podpisów, którą prowadziliście pod projektem Wdowiej Renty. Proszę powiedzieć kilka słów na temat tego pomysłu. I czy to jest jakby jeden z głównych waszych postulatów, który będzie obowiązywał, gdy, dajmy na to, na jesień przejmiecie władzę w Polsce? To jest jeden z naszych postulatów, na pewno ważnych. Ja mówię może tak, rzeczywiście pokrótce przypomnę, na o co chodzi. Więc w tej chwili
Jeżeli jest małżeństwo, jedna osoba odejdzie, umrze, no to wówczas druga osoba ma prawo zachować swoją emeryturę albo 85% zmarłego małżonka. Nasz projekt przewiduje, żeby mógł zachować całą swoją emeryturę i 50% świadczenia małżonka, albo wariant odwrotny, jeżeli on będzie finansowo bardziej korzystny. Dlaczego to robimy? Robimy to dlatego, że uważamy, że no, szczególnie jako lewica, że państwo powinno się zajmować tymi, którym jest trudno. Nie mówimy tu o młodych osobach przeważnie, tylko mówimy raczej o osobach starszych, które no wiadomo już nie mogą pracować, nie mogą nagle pójść do pracy, a po odejściu małżonka czynsz na ogół zostaje ten sam, opłaty te same, a bardzo często z wiekiem też wzrastają opłaty za leki. Myśmy tę Do tego umówmy się, jeżeli są małżeństwem i przez całe życie ktoś płacił składki i nagle, nie wiem, przed 65 rokiem umrze i nawet jednej emerytury nie wziął. Tak, a pamiętajmy o tym, że często no, kobiety nie pracują, bo zajmują się domem. To też jest praca, tylko właśnie nie jest to składkowana, nie jest wynagradzana pieniężnie, więc no, uważam, że powinniśmy to wziąć pod uwagę. Myśmy ten projekt prowadzili jako projekt obywatelski, to znaczy zbieramy 100 tysięcy podpisów w skali kraju, on trafi do pani marszałek Sejmu i w przeciwieństwie do wniosków poselskich, jako obywatelski będzie musiał być procedowany. Więc jeżeli nawet on nie będzie procedowany w tej kadencji, to nie wygaśnie i w przyszłej kadencji będzie poddany pod dyskusję i głosowanie. O to nam też chodziło. Patrząc jeszcze tutaj na nasze tarnowskie środowisko, Lewica chce wysadzić w powietrze z fotela dyrektor Szpitala Wojewódzkiego imienia Świętego Łukasza, panią Annę Czech. Złożyliście jako Lewica doniesienie, zawiadomienie do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa polegającego na uporczywym nękaniu pracowników, naruszaniu praw pracowniczych. Tak, ja myślę, że już najwyższy czas, żeby pani dyrektor pożegnała się ze stanowiskiem. Ja przypomnę, że w lipcu ubiegłego roku została przyjęta ustawa, która zobowiązuje do podnoszenia płac między innymi pielęgniarek i położnych. To, co się dzieje teraz, to jest po prostu no, jakaś taka gra, żeby nie zakwalifikować ich do jakichś grup, żeby gdzieś tam trzymać poniżej tych grup uposażenia i uważam, że to nie jest w porządku. Myśmy jako Lewica złożyli tutaj w imieniu Lewicy, złożyło to biuro poselskie Macieja Gduli, ale tutaj no, był protest, kilkaset osób z całej Polski wspomagało pielęgniarki, była posłanka Daria Gosek-Popiołek i poseł Gdula z Razem, także z Nowej Lewicy. I myśmy tutaj wspierali, jako Lewica jesteśmy bardzo po stronie pielęgniarek, no bo no skoro jest prawo, no to nie można kombinować, żeby omijać i nie wypłacać im należnych pieniędzy. Tylko też trzeba postawić się być może pod kątem jakby pracodawcy, który być może nie potrzebuje aż tak wykwalifikowanych pielęgniarek. To nie jest, nie może być też tak, że z automatu, kto nabył odpowiednie uprawnienia, musi z automatu dostawać wyższe pieniądze i być wyżej zaszeregowany, bo to, że ja na przykład skończę studia ekstra jakieś, no nie mogę żądać od kogokolwiek, że skończyłem studia, mam wyższe kwalifikacje, płaćcie mi. No to które środowisko, zapytam się, doprowadziło do uchwalenia tego prawa? Jeżeli się uchwala pewne prawo, to trzeba być konsekwentnym. Jeżeli nie, to trzeba nie uchwalać. Ja uważam, że akurat jeżeli chodzi o pielęgniarki i położne, to mamy w Polsce bardzo duży problem. No, brakuje, wiadomo, że średnia wieku jest ponad 50 lat pielęgniarek z tego, co się orientuje i my musimy o nie dbać. Musimy przyciągać też nowe osoby do tego zawodu, bo inaczej no to prędzej każdy z nas, jak nie znalazł się, to znajdzie się w szpitalu, będzie potrzebował takiej opieki. I to jest jeden z obszarów, jeden z zawodów, o którym musimy bardzo, bardzo dbać. I uważam, że ta ustawa akurat jest słuszna, tylko że nie jest wykonywana. A generalnie ja bym jeszcze dopisał i tu postuluję o to, żeby zarówno lekarzy, jak i pielęgniarki obarczyć ci, którzy studiują na uczelniach państwowych, tym, żeby nie mogli przez 10 lat po zakończeniu studiów praktykować poza granicami, tylko byli jakby ten dług wobec państwa spłacili, że będą za to otrzymywać pieniądze, ale spłacili w postaci pracowania tutaj w polskiej służbie zdrowia. Ja byłbym może bardziej trochę za tym, żeby im stworzyć takie warunki, żeby nie chcieli wyjeżdżać i to się tyczy lekarzy, to się tyczy generalnie pracowników służby zdrowia, pielęgniarek i wtedy nie będzie tego problemu.
Ale umówmy się, jeżeli pielęgniarka jest w stanie zarobić w tarnowskim szpitalu 12 tysięcy złotych brutto, nie są to jak na Tarnów małe pieniądze. Spodziewam się, że lekarz łącząc, wiadomo, że na początku ci starzyści, no w każdym zawodzie jest tak, że początkujący zarabia mniej, więc lekarz też odpowiednio więcej zarabia, Tak, więc nie ale są na nasze realia małe pieniądze. Owszem, w Warszawie 12 tysięcy to jest nic. faktem jest, że mamy problem z pielęgniarkami. Mamy z tym zawodem problem. W Polsce nie mamy chętnych, osoby wyjeżdżają, jest to ciężki zawód. No, możemy sobie tłumaczyć, podawać takie czy inne liczby, bo nie wszyscy mają tego typu zarobki, ale faktem jest, że no, problem jest Dlatego w Tarnowie jest kierunek pielęgniarstwa, który ma dostarczać nowy na rybek No, do zawodu. oby tak było, oby tak było, no ale w tej chwili no, nie może być tak, że przyjmuje się jakieś prawo, daje pewne prawa pracownikom i one nie jest respektowane. No, jest to po prostu brak jakiegoś kompletny brak szacunku zarówno dla prawa, jak i dla osób zatrudnionych. Kolejny temat. Miejmy nadzieję, że akurat w tym wypadku pomoc medyczna nie będzie potrzebna. Igrzyska Europejskie, które w tym roku odbędą się w Tarnowie, jeżeli Tarnów się wyrobi z inwestycjami. Pan ma takie sceptyczne stanowisko z tego, co rozmawialiśmy przed wejściem na antenę. Proszę powiedzieć, dlaczego? No, uważam, że generalnie jest to absurdalna impreza i nie powinna się w Polsce odbywać. Ja chcę przypomnieć tylko, że ona się odbyła do tej pory w takich potęgach gospodarczych jak Azerbejdżan i Białoruś. Nie No to było, jesteśmy idealni. nie jest, nie jesteśmy chętni, nie jest, byliśmy, Kraków był chyba jedynym miastem chętnym do organizacji, ani jakimś trafem Londyn, ani Paryż, ani Rzym, Madryt, nikt się nie zgłosił. Jest to impreza o małym prestiżu, jest to impreza tak naprawdę towarzyska. Ile tutaj przyjedzie kibiców, tak naprawdę to zobaczymy, ale no, koszt w tej chwili to jest zadeklarowany, to jest około miliarda złotych, z tego co się orientuję. Mówię tutaj o igrzyskach jako takich. Ja rozumiem, że. Aha, tylko tak, no, koszt jest około miliarda złotych, tylko że wiemy już, że pewne przetargi, które były rozpisane w Krakowie na pewne eventy są, no trudno jest znaleźć za te ceny. Jest bardzo prawdopodobne, że ta kwota będzie znacznie, znacznie wyższa. Oczywiście ja rozumiem argumenty i rozumiem tutaj też w Tarnowie, że no, pozwala to przyciągnąć pewne inwestycje. Tylko mówiąc o systemie całym, jeżeli trzeba remontować ulicę, jeśli trzeba remontować, nie wiem, halę, zmodernizować stadion, no to po prostu trzeba to zrobić dla ludzi, a nie przy okazji organizować absurdalne igrzyska. Wiemy, jaką mamy sytuację w Tarnowie, że Tarnów by, gdyby dzięki igrzyskom złapał Pana Boga za nogi, bo gdyby nie igrzyska, to po pierwsze nie byłby w stanie sam z własnych środków, z racji kulawego budżetu, zrealizować tych inwestycji. Plus do tego, patrząc na marazm, jeżeli chodzi o imprezy, wydarzenia w Tarnowie, z naciskiem na sportowe, ale kultury to samo, to dotyczy tak samo. No, każda jaskółka w Mościcach tą wiosnę czyni, że coś się będzie jednak działo. Ja uważam, że to tylko potwierdza moje słowa wcześniejsze, że cały ten system jest absurdalny. Jeżeli Tarnów potrzebuje pieniędzy, to powinien je dostać. Jeżeli na coś powinien, na jakieś, no nie wiem, na ulicy, na halę, na stadion, no to powinien je dostać. Albo po prostu państwo powinno dać więcej pieniędzy samorządom, one się najlepiej tym będą zarządzały. Ale nie, żeby przy okazji większość pieniędzy szło, na przykład jak otwarcie i zamknięcie igrzysk w Krakowie, to jest w tej chwili koszt przewidziany około 25 milionów. Za 25 milionów można zbudować obiekt sportowy dla mieszkańców, który będzie służył latami. Na przykład, tak? I ja oczywiście, no, ja rozumiem tutaj władze akurat miasta w tym wypadku, że no, na tym korzystają, no bo rzeczywiście, tak jak pan 100 redaktor, milionów złotych. no tak jak pan redaktor wspomniał, tylko że bzdurne jest to, że trzeba takich imprez, gdzie się wydaje trzy razy tyle na rzeczy niepotrzebne, żeby te pieniądze odzyskać. Byłoby to dużo znacznie mniejszym kosztem, gdyby po prostu się skoncentrować na inwestycjach dla mieszkańców. Czyli domyślam się, że Jacek Jabłoński nie wybiera się na żadną z imprez w ramach Igrzysk Europejskich. Nie wiem, panie redaktorze, no inaczej to przede wszystkim to oceniam, że nie jest to impreza Polsce i Krakowowi, myślę, że Tarnowowi potrzebna. Inwestycje jak najbardziej, byłoby taniej, gdybyśmy bez igrzysk się odbyli. I tym nieoptymistycznym akcentem kończymy kolejny odcinek programu Kafe Tarnów, którego Państwa i moim gościem był Jacek Jabłoński, szef, współprzewodniczący Tarnowskiej Lewicy, wiceprzewodniczący Małopolskiej Lewicy. Bardzo serdecznie dziękuję za spotkanie. Dziękuję bardzo Państwu, dziękuję panie redaktorze. Do zobaczenia.